Panie Marszałku, Wysoka Izba, jak Pan Marszałek pozwoli, to ja z tego miejsca tutaj. Ja tylko proszę, króciutko chciałbym skierować te kilka słów do Pana Senatora Mroza. Panie Senatorze, jeżeli Pan obejrzy sobie wystąpienia przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy podczas dzisiejszej debaty i chce Pan wiedzieć, co to jest tępa propaganda, tak jak Pan to nazwał, to proszę sobie to obejrzeć i wtedy sobie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest definicja tępej propagandy. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, mówi Pan dobrze, ja zresztą mówię też dobrze, że rząd rozdaje, czy jakby wspomaga samorządy w funduszu inwestycyjnym na kwotę 6 miliardów złotych. I to robi już bez upoważnienia prawnego. Ale teraz co do kwoty. A kiedy mówimy, że wartym elementem wsparcia jest wsparcie na poziomie 4-5 miliardów emerytów i rencistów, to Pan mówi, że trzeba brać odpowiedzialność za budżet. Zaprosiliśmy dzisiaj przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Mam nadzieję, że nam przedstawi informację dotyczącą, jaki jest stan polskiego budżetu. Bo nikt nie wie. I jeżeli mówimy o wsparciu i podaje Pan te przykłady dotyczące konieczności wsparcia branży turystycznej, to my mówimy tak, jesteśmy za tym, tylko chcemy, aby w projekcie ustawy, której wniósł Pan Prezydent i dobrze, że wniósł, to chcę również Panu powiedzieć, że pierwszy projekt ustawy został złożony w Sejmie, o ile dobrze pamiętam, przez posłów Koalicji Obywatelskiej, który stał się również elementem analizy czy rozpatrywań przez posłów i zczytań zarówno projektu Pana Prezydenta, jak i tego, który został złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej, powstał ten projekt. I dlatego wpisałem się w tą Waszą fantastyczną dyskusję dotyczącą projektu ustawy. Takiej propagandy polegającej na tym, że wszystko, co jest i co mają emeryci, renciści, samorządy, to jest dzięki nam, dzięki Panu Prezydentowi, bo złożył odpowiedni projekt ustawy i dzięki nam, bo my dajemy samorządom. To chcę na koniec zacytować Alexisa de Tocqueville sprzed ponad 200 laty, który kiedyś powiedział tak. Jeżeli amerykańscy senatorowie będą i zrozumieją, że można kupować wyborców, to będzie to koniec amerykańskiej demokracji. I chciałbym, żebyśmy my rozważali projekty ustaw, które czy wnosi Pan Prezydent, czy wnosi rząd w sposób merytoryczny, a nie ciągłego występowania i chwalenia, jaki to jest wspaniały Pan Prezydent, jaki jest wspaniały rząd. To jest uwłaczające. Jeżeli wnosimy projekty ustaw, obywatele Rzeczypospolitej naprawdę, Panie Senatorze, sami potrafią ocenić, czy jest to dobry projekt, czy daje korzyści i nie musi Pan tego i nie musicie Państwo tego 10 razy powtarzać z trybuny senackiej. Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.